Witam serdecznie moich szanownych widzów w kolejnej opowieści o tym, jak zbudować dom, czyli nie znam się, ale się wypowiem, ponieważ ja nigdy w życiu żadnego domu nie zbudowałem, za to jako architekt miałem okazję już się przyglądać niejednej inwestycji i róż wiele różnych ciekawych historii już miałem okazję poznać. W dzisiejszej opowieści opowiem o takim bardzo ciekawym momencie w budowie domu, kiedy dom zaczyna kiełkować. Jest taki moment... Na przykład, jak się sadzi roślinkę, się chowa ziarenko do ziemi, tam przez chwilę nic się nie dzieje, to znaczy dzieje się, ale tego nie widać. I nagle przychodzi taki moment, że nam z podziemi roślinka zaczyna kiełkować, coś się tam na wierzchu pojawia. No i to jest ten moment bardzo trudny dla tej roślinki, ponieważ ona jest wtedy mała wątła i mnóstwo zagrożeń i nieprzyjemności na taką roślinkę czeka. No i podobnie jest w wypadku budowy. Każdy budynek również ma taką fazę, kiedy zaczyna kiełkować i coś się pojawia. Na przykład pojawia się płot, który działkę zgodnie z przepisami musi otoczyć po to, żeby uniemożliwić wstęp osobom postronnym na teren budowy, no zresztą dla ich własnego bezpieczeństwa i dobra. Musi pojawić się tablica, na której różne informacje przewidziane prawem budowlanym również muszą się pojawić. Pojawia się yy, chociażby inwestor, nazwa, adres, kontakt, projektanci, pojawiają się yy, numery telefonów alarmowe na tej tablicy i inne jeszcze tam informacje. To proszę sobie tam sprawdzić, co tam na takiej tablicy ma być. No, i wtedy. Taka, bu taka budowa kiełkująca jest narażona na szereg różnych zagrożeń w tej fazie. Zwracam na to uwagę, bo wcześniejsze fazy budowy, o których ja mówiłem, to one są taką, jakby powiedzieć, fazą utajoną choroby. To znaczy, one się dzieją, ale tak jak z tym ziarenkiem, które sobie tam w ziemi zaczyna kiełkować, tak naprawdę ich nie za bardzo widać. Kiedy się kupuje działkę, to właściwie nie trzeba tego nigdzie rozgłaszać. Kiedy się prowadzi badania geotechniczne gruntu, no to też pojawia się ekipa, coś tam porobi, porobi, no ale ona się pojawia, robi swoje i znika. I tak naprawdę można całą sprawę przeoczyć, no chyba że ktoś bardzo uważnie obserwuje, co się na danej działce dzieje, a są tacy ludzie i o tym za chwilę. W każdym razie, no to jest rzecz. Która nie wywołuje jeszcze jakoś tam specjalnie protestów. Natomiast w momencie, w którym rozpoczynamy formalności, to urząd ma obowiązek o tych formalnościach zawiadomić przynajmniej sąsiadów. I tak się bardzo często dzieje, że w momencie, w którym my występujemy o warunki zabudowy, to na przykład dostajemy informację, że na sąsiedniej działce również jakieś postępowanie się toczy i również jakieś. Jakieś, yy, jakieś procedury zostały uruchomione i jakieś decyzje zostały podjęte, i wówczas jest jeszcze chwila na podjęcie jakichś działań, na ustosunkowanie się do tego. Czasami można wycofać się z całej inwestycji, wówczas te koszty jeszcze nie są yy, zbyt duże, no ale w momencie, w którym budowa rusza. To już jest zupełnie inna rozmowa, ponieważ yy, takie uruchomienie budowy wymaga szeregu, szeregu wcześniejszych działań, wcześniejszych umów i uruchomienie takiej budowy to już są konkretne konsekwencje, zwłaszcza finansowe i czym bardziej. W las, tym więcej drzew, i czym bardziej ta budowa rusza, tym trudniej jest już całą sprawę zatrzymać. No i przede wszystkim koszty zatrzymania takiej uruchomionej raz maszyny są już dużo wyższe. A właśnie na tym etapie, kiedy taka budowa zaczyna się kiełkować, i kiedy się pojawia na powierzchni ziemi w postaci zupełnie widocznej, no to już w tym momencie się traci możliwość reakcji natychmiastowej na wszystko, co się może zdarzyć. No i właściwie nie wiadomo nigdy co się może zdarzyć. No i o tym za chwilę tutaj kilka słów opowiem. Więc przede wszystkim trzeba się liczyć z protestami, również na etapie tej jeszcze tej utajonej fazy może, trzeba się liczyć z tym, że sąsiedzi będą protestować przeciwko temu, że coś się tam za ich granicą ich działki pojawi. I tak po prostu jest. Nie chciałbym może w tym momencie tego oceniać. I może umówmy się, że w dalszej części filmiku też nie chciałbym zbyt daleko iść w ocenę tych zjawisk, które będą się działy, ale trzeba wiedzieć, że coś takiego jest. Dzieje się tak, ponieważ tak mi się wydaje. Mogę tu nie mieć racji. Ludzie generalnie jednak zmian, nie lubią. A niestety budowa i pojawienie się jakiegoś nowego budynku, nowego obiektu to jest zmiana i ta zmiana generalnie trzeba liczyć się z tym, że będzie budzić protesty. Dlatego najlepiej kiedy budowa, kiedy budowy powstają w jakimś rejonie, mniej więcej w tym samym okresie wówczas prawdopodobieństwo wystąpienia tych Protestów jest dużo mniejsze. Jeżeli natomiast próbuje się prowadzić jakąś inwestycję w miejscu, gdzie jakoś, ten, jakoś te stosunki są już w jakimś sensie ustalone, gdzie jakoś ta zabudowa już powstała i od jakiegoś czasu jest, to wprowadzenie jakichś zmian trzeba liczyć, że może wywołać różnego rodzaju opory. Także kiedy taka budowa rusza, kiedy już zaczyna być widoczna dla wszystkich wokół, że coś się dzieje, no to niestety w tym momencie ona jest narażona na taki frontalny atak, i wówczas trzeba bardzo szybko reagować, a bardzo często już na te ataki jest się ciężko przygotować. Razem z budową trzeba pamiętać, że rusza. Właśnie cała maszyna rusza przede wszystkim kredyt, który trzeba zacząć spłacać, no a spłacać można dopiero w tym momencie, kiedy inwestycja, na którą taki kredyt został zaciągnięty, zaczyna się zwracać, czyli zaczyna na siebie pracować. I w tym momencie każdy przestój, każde dodatkowe opóźnienie w harmonogramie no jest dosyć nieprzyjemną niespodzianką dla inwestora no i niesie za sobą niestety konkretne konsekwencje finansowe. Problemem jest również ekipa, którą należy z wyprzedzeniem zorganizować, no i wówczas takiej ekipie płaci się nie tylko za wykonanie prac, ale również za gotowość do podjęcia tych prac. I wszelkie przestoje niestety skutkują tym, że ekipie płacimy, a ekipa nie pracuje i nic nie robi, bo coś. Problemem jest również to, że aby prace budowlane mogły postępować, no to musimy zgromadzić materiały, narzędzia i sprzęt i bardzo często jest tak, że musimy go zamówić z wyprzedzeniem, zwłaszcza dotyczy to sprzętu, którego nie kupuje się do wykonania roboty, tylko się na przykład wypożycza i trzeba się ustawiać w kolejce, trzeba się wstrzelić jakoś w harmonogram, on nie jest dostępny natychmiast. Jeżeli się taki termin na sprzęt Przegapi, przepuści, przejdzie to później okazuje się, że niestety trzeba na ten sprzęt jeszcze czekać. No, są to problemy, i dlatego wszelkiego rodzaju przestoje, które mogą się zdarzyć, niestety nie są niczym pozytywnym. Co może takie przestoje spowodować? No, więc ja tutaj yy, wyróżniam kilka grup. Pierwszą taką grupą to są grzechy pierworodne projektu, albo coś, co mógłbym nazwać jego wadami genetycznymi. I istnieje taka sytuacja, że czasami inwestycja jest po prostu formalnie niemożliwa. To znaczy, gdyby ją chcieć przeprowadzić zupełnie zgodnie z prawem, to niestety spowodowałoby to, że ta inwestycja okaże się wręcz niemożliwa, ponieważ Obecnie, niestety, biurokracja jest już tak daleko posunięta, że gdyby chcieć wszystko zrobić go, zgodnie z literą prawa, to ponieważ tych przepisów jest tak mnóstwo i bardzo często są one ze sobą sprzeczne yy, i są one egzekwowane dosłownie yy, z literą prawa, a nie zgodnie z ich, z intencją yy, ustawodawcy, to niestety okazuje się, że rzeczywiście zrobienie czegokolwiek jest po prostu niemożliwe. No i uzyskujemy efekt yy, który się czasami nazywa strajkiem włoskim, prawda? Czyli istnieje coś takiego jak strajk, kiedy ludzie mówią, że nie pracują, albo jego przeciwieństwo to jest strajk włoski, który polega na tym, że pracują, przestrzegając co do litery yy, każdy przepis i tego efekt efektem efekt takiego strajku włoskiego jest taki sam jak w pierwszym przypadku, czyli pracę natychmiast zamierają, bo się okazuje, że yy, są one po prostu Niemożliwe. I niestety bardzo często jest tak, że prowadzi się inwestycję, która już na początku ma taki grzech pierworodny, że jest obarczona pewnym ryzykiem, pewną warunkowością. Inwestor podejmuje takie ryzyko, że przeprowadza inwestycję, przynajmniej ją rozpoczyna mimo to. I bardzo często się to udaje. Ale czasami taka inwestycja niestety na takim grzechu pierworodnym, albo na takiej wadzie genetycznej może się zupełnie wywalić i wykrzaczyć. I yy, powiem tak, gdybym ja miał to oceniać, to powiem szczerze, że nie jestem w stanie tutaj generalnej oceny dać, czy to jest słuszne, czy nie jest słuszne. Bo czasami takie postępowanie inwestora rzeczywiście jest godne potępienia i nie powinno mieć miejsca, ale czasami to jest już naprawdę przesada i. Nie ma powodu się obruszać. Jakie, jakie mogą być takie przyczyny? No, przykładem jest na przykład drzewko, które sobie rośnie na działce i koliduje z jakąkolwiek sensowną zabudową na takiej działce. To się teraz zmieniło, ale jeszcze kilka lat temu takie drzewko praktycznie uniemożliwiało zrobienie na działce cokolwiek, ponieważ konieczność usunięcia takiego drzewka wiązała się po pierwsze z długotrwałymi, czasochłonnymi, Procedurami i przede wszystkim kosztownymi. I takie drzewko, no moi, w mojej ocenie, czasami zupełnie nie było tego warte, a jednak niestety dzięki temu mnóstwo działek w mieście na przykład pozostawało niezagospodarowana, właśnie z tego względu, że gdzieś tam sobie na działce jakieś drzewko, jakaś samosiejka wyrosła, pojawiła się, właściciel nie zareagował w odpowiednim momencie, drzewko przekroczyło ten moment. W którym można je było bezkarnie wyciąć, w którymś momencie zrobiło się za duże, zostało objęte ochroną, no i koniec i po prostu nic się z tym nie dało zrobić i cała działka po prostu stoi albo jest w jakiś kulawy sposób zagospodarowywana, po to, żeby takie drzewko yy, ominąć. Powstrzymam się może od oceny. Yy, podobnym problemem może być obiekt zabytkowy. Co to znaczy obiekt zabytkowy? Obiekt zabytkowy to nie jest, tak jak to ktoś może rozumieć, obiekt, który jest w jakiś sposób cenny albo wartościowy, tylko z punktu widzenia prawa jest to obiekt, który decyzją urzędnika ma nadany status zabytku i w związku z tym podlega w cudzysłowie ochronie. O tym też już nagrywałem filmik. Bardzo często taka ochrona, niestety, natychmiast prowadzi. Niestety, do zniszczenia takiego obiektu, ponieważ ochrona polega na tym, że wszelkie prace, które tam w takim obiekcie można prowadzić, są objęte takimi restrykcjami, że w praktyce powoduje to, te prace przestają być opłacalne, a są one konieczne, bo bardzo często taki zabytek jest po prostu w pewnym sensie trupem po prostu, czyli budynkiem, który już spełnił swoje zadanie. I niestety dalsza jego eksploatacja pozostaje z punktu widzenia ekonomicznego no, nieuzasadniona. Niestety takie pewne prace są wymagane, i tu nagle okazuje się, że te prace stoją w kolizji z, z decyzją urzędniczą, nawet nie z, nie z tym, co w tym budynku jest wartością, i rezultatem jest to, że prowadzenie jakichkolwiek prac w takim budynku przestaje być możliwe. No i wówczas Najczęściej wygląda to w ten sposób, że taki budynek automatycznie przez to zostaje wyłączony z eksploatacji, no a budynek wyłączony z eksploatacji po prostu przestaje być na bieżąco naprawiany i błyskawicznie, niestety, ulega samoczynnie biodegradacji i znika. I w ten sposób coś, co zaczyna być chronione, ta ochrona przyczynia się do zniszczenia tego obiektu. Następną rzeczą. Takim grzechem pierworodnym projektu są prace, które na przykład powinny być prowadzone w oparciu o pozwolenie na budowę, a są prowadzone w oparciu o zgłoszenie. I czasami się tak robi, w, tym wypad w takim wypadku, kiedy te prace. Stoją niejako na granicach. Trzeba pamiętać, że przeskoczenie tej granicy, na przykład właśnie do kategorii prac, które wymagają pozwolenia na budowę, wiąże się z koniecznością wykonania projektu budowlanego. I to są dodatkowe koszty, po prostu dodatkowe papiery, które trzeba wykonać, a w ślad za nimi niestety idzie opóźnienie całej inwestycji. Ponieważ oczywiście ta procedura, którą prowadzi się w oparciu o pozwolenie na budowę, jest dużo dłuższa i taki urząd w tym momencie może taką pracę, takie prace również zastopować i wówczas okazuje się, że właściwie przeprowadzenie tej inwestycji jest niemożliwe i że nie ma sensu. I bardzo często się Spotkałem się z takimi przypadkami, że się próbuje prace, które teoretycznie powinny wymagać pozwolenia na budowę, się prowadzi w oparciu o zgłoszenie prac. Nie spotkałem się z przypadkiem, żeby, to, żeby z tego powodu komuś jakaś krzywda się y, działa. No, przykładem takich prac mo mogą być prace adaptacyjne we wnętrzu budynku. Y, I tutaj takim granicznym na przykład y, momentem jest kwestia y, Ingerowania w konstrukcję budynku. Czyli na przykład konieczność wykonania dodatkowych drzwi albo dodatkowego przejścia w ścianie nośnej. Z punktu widzenia technicznego to nie są zbyt skomplikowane prace, wykonuje się belkę nad To nie jest problem. Natomiast formalnie coś takiego już wymaga pozwolenia na budowę i powoduje właśnie dodatkowe. Opóźnienie w pracach, i często potrafi postawić pod znakiem zapytania sensowność całej inwestycji te dodatkowe formalności. I podobną kategorią są prace z założenia inne niż deklarowane. I tutaj przykładem takich prac jest na przykład próba przeprowadzenia przebudowy budynku, która generalnie jest właśnie. Może wymagać mniej formalności, albo może być możliwa, podczas gdy w praktyce wykonuje się tak naprawdę rozbiórkę istniejącego obiektu do zera i zbudowanie w jego miejscu obiektu, który ma podobne parametry, po, podobną powierzchnię zabudowy, kubaturę albo wręcz identyczną, ale jednak nie jest to remont, nie jest to przebudowa, tylko jest to tak naprawdę. Budowa budynku od zera. No i w wypadku, kiedy dotyczy to budynków, które nie reprezentują specjalnych wartości, które należy chronić, no to mi wydaje się, że tego typu postępowanie jest słuszne i wówczas taką budowę chroni się w ten sposób, że wokół takiej budowy stawia się odpowiednie ogrodzenie, które jest odpowiednio nieprzezroczyste, żeby nikt tam specjalnie nie musiał oglądać tego, co się na tej budowie dzieje. Zresztą to jest zawsze bardzo pozytywne. I bardzo często stosowane proszę zwrócić uwagę, że bardzo często ogrodzenie wokół budowy jest. Zbudowane w ten sposób, że jest ono y, niekoniecznie przezroczyste, no nie dzieje się tak bez powodu, niestety.